Policjanci z powiatu Jaworskiego zatrzymali 26-latka. Ten wszedł do otwartego mieszkania kolegi i ukradł laptopa, który leżał na meblach. 26-latek próbował uruchomić skradziony komputer, jednak z uwagi na to, że bateria była rozładowana, nie mógł tego uczynić. Zdenerwowany tym faktem i rozgoryczony, e, uszkodził laptop, rzucając go o asfaltowy chodnik. Na ślad 26-latka wpadli jednak policjanci. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał dwa zarzuty: kradzieży mienia oraz uszkodzenia. Laptopa. Właściciel komputera oszacował swoje straty na około 1200 zł. Za zniszczenie laptopa sprawcy grozi kara 5 lat więzienia.